Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego czytamy fragment Ewangelii według świętego Jana, który ukazuje nam synostwo Boże Chrystusa. Natanael wyznaje wiarę: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Początkowo niechętnie usposobiony do mieszkańca Nazaretu, apostoł dość szybko odkrywa prawdę o Jezusie. Okres Narodzenia Pańskiego jest dla nas czasem odkrywania prawdziwego pochodzenia Chrystusa, tajemnicy Jego bóstwa. Natanael pokazuje nam, jak szybko odkryć, kim tak naprawdę jest Jezus. Wchodzi w dialog z Jezusem i już po dwóch krótkich zdaniach przekonuje się, że Jezus jest Synem Boga. Czujemy się dziś zaproszeni do studiowania Słowa Bożego. To właśnie Pismo Święte najmocniej może nas przekonać o bóstwie Chrystusa. Kiedy pochylamy się nad Słowem Bożym i regularnie oraz dogłębnie je studiujemy, możemy doświadczyć tego samego zaskoczenia, co Natanael. Skąd mnie znasz? Słowo Boże nas zna i jest gotowe odkryć tajemnice, które dotychczas były przed nami zakryte. Tajemnice o nas samych. Biblia opowiada nie tylko historię zbawienia rodzaju ludzkiego, ale również opowiada i interpretuje moje własne życie. Im lepiej znam Biblię, im lepiej znam Boga, tym lepiej znam samego siebie. Pozwólmy się zachwycić Słowem Bożym. Niech ono doda smaku naszemu życiu.